Cześć, nazywam się Kamil Żyła i omówię zadanie Tajemnicze liczby. W tym zadaniu wczytujemy na początku liczbę całkowitą t, która jest nie większa niż 100 tysięcy. Jest to liczba naszych przypadków testowych. Każdy przypadek składa się z dwóch liczb x i y, które są z przedziału od 1 do miliarda. No i mamy powiedziane, że dany jest taki układ równań, gdzie NWD AB plus NWW AB to jest x, no i iloczyn NWD i NWW to jest Y. Naszym zadaniem jest znaleźć taką parę liczb AB, która spełnia to równanie, jest najmniejsza leksykograficznie. To znaczy, jeżeli znajdziemy wiele rozwiązań, no to po pierwsze minimalizujemy tą drugą wartość, a gdyby były jeszcze jakieś rozwiązania, no to minimalizujemy tą wartość B. No i zacznijmy od tego, że przepiszemy sobie nasz układ równań jeszcze raz, przy czym dla skrócenia zapisu jako D oznaczymy NWD naszych liczb. No i skorzystamy z faktu takiego, że NWW liczb to jest ich iloczyn przez NWD. No więc jeżeli zastosujemy te dwie rzeczy, no to nasz układ równań wygląda w ten sposób. Zauważamy sobie, że z drugiego równania od razu skraca nam się to D z tym, no i otrzymujemy, że iloczyn A i B to jest po prostu Y. Możemy teraz wstawić ten Y do pierwszego równania w to miejsce i dostaniemy takie równanie. Mnożymy stronami przez d i przenosimy x, d na drugą stronę. Dostajemy coś takiego. X, y są dane, d to jest nasza niewiadoma. Mamy równanie kwadratowe, które potrafimy rozwiązać licząc deltę. W tym przypadku współczynnik b to jest x, a to jest 1, c to jest y. Więc delta jest równa x kwadrat minus y. No i teraz rozwiązania mamy, jak to zwykle w równaniu kwadratowym, 2. Mamy x i plus bądź minus pierwiastek z delty, to wszystko dzielone przez 2. Dobra, mamy coś takiego policzone. Te dwie rzeczy pozwolą nam już udzielić odpowiedzi na zadanie. Zastanówmy się, jak ona będzie wyglądać. Jak małe mogą być a i b? Na pewno nie mogą być mniejsze niż nasze d, które dopiero co policzyliśmy, dlatego że d jest największym wspólnym dzielnikiem liczb a i b. Więc zarówno a, jak i b dzieli, no czyli te liczby muszą być co najmniej takie. Ale z drugiej strony spróbujmy sobie wziąć w takim razie a równe dokładnie d. No lepiej się na pewno nie da ze względu na ten warunek. Czy jesteśmy w stanie teraz dopasować b, żeby było dobrze? No oczywiście, bo b to jest przecież to samo co ab przez a. No i teraz AB, no to na wejściu mamy przecież podane, policzyliśmy, że to jest Y, natomiast A przed chwilą wzięliśmy, że to jest D. No więc za B bierzemy coś takiego, no i to D, które nam się tutaj pojawia, to jest ten największy wspólny dzielnik, który wyprowadziliśmy tutaj z równania kwadratowego. No i pytanie, czy tutaj wziąć plus czy minus przy naszej delcie? Oczywiście bierzemy minus, dlatego że D to jest nasze A. Chcemy, żeby a było jak najmniejsze, bo szukamy najmniejszej leksykograficznie pary, no to oczywiście mniejszą liczbę dostaniemy, jeżeli weźmiemy tutaj minus zamiast plusa. No to z tych trzech wzorów korzystamy i udzielamy odpowiedzi na przypadek testowy, odpowiadamy na wszystkie przypadki testowe i dostajemy 100 punktów. Dziękuję.